Witajcie. Jest środa wieczór i do tej pory poza streamem nie zrobiłem nic modelarskiego. Czy kłamę? Nie, przepraszam. Zapomniałem. Zrobiłem jedną rzecz, ale pokazałem wam już ją na streamie. Natomiast ci, którzy nie oglądali streama, będą chcieli pewnie zobaczyć, więc pokażę wam to też teraz. I powiem wam, co zaplanowałem dalej. A więc, jak dobrze wiecie, w ostatnią sobotę, mówiłem o tym poprzednim podsumowaniu, chłopaki zagrali u mnie w Bolt Action, Bartek i Piotr zagrali w Bolt Action, Battleport się edytuje i zagrali bardzo fajną grę, bardzo sympatyczną, taką bardzo beginner friendly dla początkujących, dużo bardzo rzeczy tłumaczyli. Ja też o bardzo dużo rzeczy pytałem, więc mam nadzieję, że dla tych, którzy są zainteresowani systemem Bolt Action, będzie to jakaś wartość dodana. Dowiecie się czegoś o tym systemie, jak się w to gra, jak wygląda rozgrywka i jak może wyglądać bardzo fajnie zrobiony stół. Rozważam mały teaserek teraz. Puf. I po nim już nic nie możesz robić, tak? Nie. Po tym jedzie zbyt szybko, żeby celowanie było możliwe. Tak, no i też nie możesz wysiadać po ranach. Nie. Znowu zielona kość. Mi jeszcze został medyk, dowódca i bazuka. Przesuniemy po prostu tego dowódcę rozkazem advance, żeby był bliżej tego oddziału, który już ma na sobie ten pin marker. Dlatego, że dowódca w zasięgu 6 cali daje bonus do morale. Ja teraz będę musiał przed wykonaniem jakiejkolwiek akcji tym oddziałem, ponieważ oni już mają na sobie pin marker, będę musiał zdać test, tak zwany test rozkazu. Z modyfikatorem pewnie? Z modyfikatorem ujemnym za pin, ale ponieważ przesunę sobie dowódcę, no to dopóki on będzie w zasięgu 6 cali, to on będzie z kolei dawał modyfikator dodatni. Czyli się będzie niwelowało. Więc to się będzie niwelowało, a nawet będzie dawał... W takiej sytuacji on nawet im jeszcze trochę polepsza, dlatego że ten dowódca, porucznik daje plus 2. Czarni. Dobra. Ja się ruszę tym oddziałem i zrobię nimi advance, żeby móc wejść w las, bo w te tereny takie jak las albo pola nie można po nich biegać, więc zawsze trzeba wchodzić w nie tym ruchem, że się idzie i się strzela. Więc teoretycznie mogę do kogoś strzelać, ale chyba nikogo tutaj nie zobaczę z tego lasu. Słuchajcie, czy jakoś stąd widzę? Nic nie widzę. Uważaj, bo sobie zrzucisz tą taskę. Więc po prostu kończę mój ruch tutaj. No mam nadzieję, że się podobało. Taki smaczek, niech tam sobie leży. W dużej rozdzielczości, nie na jakimś tam Instagramie. Natomiast ja, wiedziony inspiracją, bo tak zawsze mam takie, wiecie, hobbystyczne ADHD, wyciągnąłem sobie pudełko, które mam już od jakiegoś czasu, Band of Brothers, to jest taki starter do Bolta i tam jest troszeczkę figurek, jest trochę Niemców, jest 12 Niemców i SDKFZ, jest 24 czy tam iluś, 24 chyba Amerykańców i złożyłem sobie Niemców. Nie wiem dlaczego akurat Niemców, jest ich chyba mniej, dlatego. I jest pojazd, a pojazd miałem już złożony, bo jak kupiłem to pudełko, to od razu złożyłem sobie pojazd. Nic z nimi nie zrobiłem, poza tym, że skompletowałem sobie wszystko. Tutaj widzicie na tacce od A-Case'a. Są zmagnesowani, są przygotowani do malowania, ale to nie wszystko, bo stwierdziłem, że to tak trochę mało. Przydałoby się coś więcej, więc kupiłem pudło grenadierów, w którym jest 30 jeszcze piechurów, z których mogę zrobić bardzo fajne rzeczy i dziękuję kolegom Filipowi i Mateuszowi na grupie Bolt Action Łódź, którzy pomagają mi i odpowiadają mi na masę moich pytań. Jest tam jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, Sztug, jest jeszcze Puma i od tego samego kolesia kupiłem sobie Tigerka. Nie energetyka, tylko kupiłem na Tiger 4. W sumie wydałem jakieś 420 coś złotych z przesyłką. Także za cenę boksa w sklepie grenadierów mam jeszcze dodatkowy czołg. No i mam zamiar to złożyć. Wedle tych rozpisek, co tam mi chłopaki mówią, czyli złożyć sobie 3 oddziały po 7 zwyklaków,
NCO dwóch kolesi z LMG, light machine gunem, tak. I tam jeszcze pancery jakieś powrzucać, coś, nie pancer, tylko pancer Fausty. Jeśli dobrze pamiętam, musiałbym zobaczyć w notatkach, mam to gdzieś tam zapisane. I będę sobie przygotował się, chcę doprowadzić ich do tego stanu, w jakim są ci kolesie. Po prostu do tego stanu chcę ich doprowadzić, żeby później móc sobie siadać i pojedynczo, jak będę miał wenę albo tam po kilku kolesi, brać i składać sobie ich, żeby móc sobie przygotować swoją rozpiskę i może zagrać na takim stole. Też przy okazji przygotowuję sobie stół, jest w planach, wszystko, walczę. Będzie stół do Bolta. Mam zamiar zagrać w Bolta sobie jeszcze na pewno. A poza tym mam nadzieję, że malowanie sprawi mi przyjemność. Zupełnie niezwiązane z tym, zupełnie. Jakiś czas temu zamówiłem u Kryspina z AK taką oto książeczkę Vehicles of the Polish Armored Division. Ale pomyślałem sobie, że fajnie by było zrobić sobie może Polaków i tak troszeczkę uderzyć w troszeczkę w nutkę czołgów bardziej niż do tej pory to robiłem, niż będzie to zrobione z nimi, z Niemcami. I stwierdziłem, że może jaką drugą armię zrobię sobie Polaków. Popatrzę, co tam jest w Bolcie do Polaków i może sobie coś wymyślę. Ale na razie to. Na razie będę robił to. Wiecie, mam Legions Imperialis, którego jeszcze nie zagrałem. Pomalowałem i nie zagrałem. Dobra, co jeszcze? Aha, dostałem jeszcze od Kryspina, ponieważ przyszła ta dostawa z AK, w której była ta oto książeczka. Przyszło jeszcze coś nowego. Inki. Przyszły inki od AK. Taka odpowiedź na Winsor Newton, na Liquitex. Zobaczymy, będę w najbliższym streamie którymś tam w pewnym momencie testował. Także miejcie oczy szeroko otwarte i przepustnice w areografie gotowe do wytryśnięcia troszeczkę białego tuszu. Gdzie to zabrzmiało? No ale... Dzisiejszy dzień spędziłem, wziąłem sobie wolne, bo chciałem stwierdzić, że trzeba troszeczkę pocisnąć u Kryspina, więc dzisiejszy dzień spędziłem znowu na pracy u Kryspina i z tego materiał zobaczycie teraz. Kolejny dzień, w którym będziemy ogarniać ten bajzelek. Za mną oczywiście, zobaczcie, o, mamy za mną, są ładnie ustawione już regały, trochę je wykorzystujemy, żeby przechowywać wszystkie narzędzia, żeby nie walały się po całej budowie, po całym remoncie. Ta ściana, którą ostatnio pokazywałem, wyglądała tragicznie. Widzicie, już trochę lepiej wygląda, mimo że nawet nie świeci na nią światło. Widać delikatne przebicie, że tu jest ciemniej, tu jest trochę jaśniej, ale jak w magazynku to może być. Natomiast problem jest tutaj. Tu jeszcze było tylko raz malowane, więc zacznę dzisiejszy dzień od malowania tych ścian. Pokryjemy to wszystko, zobaczcie, tam było pomalowane za dwa razy i już jest ok, a tu było tylko raz, tu i tu też. Tu chyba było dwa razy, ale tak rzadziutko. Więc biorę się za malowanie tego, a później będziemy jeszcze robić rzecz następującą. Sisi wczoraj zburzył całą tą konstrukcję, która leży tutaj. Na szczęście nie było to jakoś super intensywnie zrobione. Jest rozwalone wszystko i teraz moje zadanie to jest zalepić wszystkie dziurki i wyrównać jakoś i zrobić tak, żeby to się... No to jest sklep, to jest front, to musi się to prezentować całkiem ładnie, więc tutaj najwięcej pracy takiej dokładnej wejdzie. No i trochę trzeba tutaj ogarnąć i tyle. Tak naprawdę. Dzisiaj to będę tutaj siedział też sporo, bo tu trzeba warstwy porobić, sufit jeszcze pomalować, no i ewentualnie umyć podłogi, gdzieś tam coś popucować, lamperie porobić, czyli te deseczki pod spodem, żeby to wyglądało, żeby to pomieszczenie chociaż było już wykończone. I taki mój plan jeszcze niecny, jeszcze nie konsultowałem tego z Kryspinem, ale to jest, tu jest taki przedsionek, który no nie wygląda najlepiej i myślałem, żeby go... Tylko, że tu już jest normalna farba w większości. Myślałem, że mogę właśnie odkurzyć i pojechać go jedną warstwą farby. No tutaj niestety elektryk tam się musi zająć niektórymi rzeczami. Zobaczcie, co to jest w ogóle. Ale ogólnie trochę roboty. Jak już zakończę, albo będzie jakiś kluczowy moment, to wam pokażę. A na razie może jakiś mały timelapsik.
dobrze, pokryłem całą ścianę jeszcze raz, a może tak szerokim kątem. Znowu, wyglądają paskudnie, bo są mokre, ale wydaje mi się, że jest dużo lepiej. Zrobiłem też całą tą krawędź, żeby później móc malować sufit. Nie chcę się fokusować za bardzo na tym białym. Bo sufit, jak widzicie, jeszcze trzeba też pomalować i możliwe, że teraz tutaj pojadę całą tą krawędź, żeby wyrównać to i żeby można było później zająć się tylko sufitem, zanim tu się wstawi rzeczy. No i teraz przechodzę do tamtego pomieszczenia. Skończyliśmy na dzisiaj, znaczy ja skończyłem na dzisiaj. Jak widzicie, sufit wygląda troszeczkę lepiej, bo popracowałem nad gładzią. Popracowałem nad gładzią, tutaj nie jest idealnie jeszcze, ale coś zostało zrobione. Sisi, moje trubojowe zadanie, pracować nad tą wyrwą. Najtrudniejsze zostawiam Sisiemu, niech on się męczy. I nad tymi większymi dziurami, a ja później będę zalepiał jeszcze raz i picował. Plus mamy taki, że okazało się, że te sekcje świetlne wszystkie działają osobno i nie będzie trzeba robić żadnych cudów. No i pokażę wam, jak działają cztery halogeny w przeciwieństwie do jednej takiej lampki z Chińczyka. To są cztery lampki. Telefon mi rozjaśnia, także widzicie chyba, jak się rekompensuje sobie. Także ta lampka jedna świeci dużo mocniej niż te cztery, a bierze pewnie z 10 razy mniej prądu. No, tu skończyliśmy praktycznie na dzisiaj. Będziemy jeszcze picować ten sufit, a w drugim pomieszczeniu, w którym pokazywałem wcześniej, jak się fajnie dźwięk zmienia też, zagładziowałem sobie tutaj te części, to jest do szlifowania, jeszcze do takiego delikatnego mleczka, rzucę mleczka, jakieś tam zostawienie tych rzeczy, jeszcze naprawienie ogólnie tutaj, o może tak szerszym kątem. No i ta ściana i sufit zacząłem też robić, także jest progres. Sufit trzeba jeszcze domalować, bo tak trochę jest źle. Ale ogólnie idziemy do przodu. CC, czyli mój kolega, który będzie pracował w czwartek i w piątek, nie wiem, czy czwartek będzie coś robił. W sobotę przyjeżdżamy razem i mam nadzieję, że w czwartek skończymy to pomieszczenie i skończymy już tam robić praktycznie wszystko bez jakiegoś ostatecznego malowania, ale że grubo tam skończymy i będzie już pomalowane. Będzie tak, że będziemy mogli przenosić już może jakieś regały z głównego sklepu lub zacząć organizować tą przestrzeń tutaj, żeby tutaj było. Zobaczcie, mamy masę półek, które musimy tutaj, tu są po cztery półki na dole w tym, tu są półki, musimy te półki jakoś rozplanować tak, żeby pudełka GW się mieściły małe tutaj, jakieś tam większe u góry, żeby to wszystko się tutaj jakoś mieściło. Szafki musimy też trochę ponaprawiać, żeby tutaj może schować jakieś drobnice, czy jakieś dokumenty, które Kryspin ma, no nie wiem, cokolwiek. No i może jeszcze okna, zobaczcie, pamiętacie te okna, które były zawalone farbą jakiś czas temu? No tutaj zostały oczyszczone. Chłopaki kosztem swojego zdrowia pewnie oczyścili je z tymi ostrymi chemikaliami, ale są czyste okna do picowania jeszcze, ale ilość światła, które tu wpada przez tamte okienka, które tam gdzieś są w ciągu dnia, no to jest po prostu czad. Więc znowu niezbyt modelarski tydzień, ale dużo maluję i dużo używam szpachli. Więc coś. Mam nadzieję, że progres widać. Mimo że to może niedużo się zmieniło, ale są detale. Dużo jest uprzątnięte, dużo jest przygotowane do następnych prac. Jutro, z tego co wiem, Sisi, czyli Sławek, który też tam pomaga Kryspinowi, jutro będzie tam szpachlował duże rzeczy, tak samo jak mówiłem. I mam nadzieję, że w tą sobotę łamane przez niedzielę, będzie już widać naprawdę rezultaty i będzie już widać znaczące zmiany. Target, jaki sobie stawiamy, to jest 17 luty. Żeby było otwarcie już 17 lutego, ale chcemy też się przygotować i chcemy mieć jeszcze tam tydzień zapasu taki, żeby sklep już będzie pewnie działał w nowej miejscówce, ale oficjalne otwarcie będzie 17 lutego, więc jeśli macie ochotę i szukacie, na przykład planujecie jakieś zakupy w najbliższym czasie i nie wiecie, gdzie je zrobić, to może rozważcie sobie wpaść do Stagrafu 17 lutego Bratysławska 2A Łódź. Na pewno na tym otwarciu będę, więc zobaczymy się tam. Hej! Jest środa, koniec wieczoru, znaczy koniec wpisu, koniec mojego vloga. Słuchajcie, jest czwartek, o nie mam zegarka, czwartek południe, jakaś taka prawie pierwsza. Zrobiłem sobie małą przerwę w pracy, bo czasami trzeba odpocząć od pracy. To jest moje
stanowisko pracy. Czasami sobie pracuję tutaj, żeby nie siedzieć przy kompie, bo jest pokusa, żeby odpalić jakąś gierkę. Więc siedzę sobie tutaj, na tableciku sobie jakiś serial czasami leci, a ja pracuję. Słuchajcie, przyszły do mnie paczki. Ja mówiłem w poprzednim wejściu, że czekam na kostki, czekam na różne rzeczy. No i przyszło wszystko. I wszystko jest w należytym porządku, także dziękuję osobie, od której kupowałem figuraski. Sprawdziłem, dziękuję Sebastianie za wysłanie mi paczuszek. No i taki, wiecie, drugowojenny haul. Co dostałem? Dostałem oczywiście, czekajcie, może tak będzie mi łatwiej. Przyszło pudełeczko, pudełeczko jest bardzo, wszystko fajnie. Wszystko fajnie, czołgi są jeszcze w torebkach, w nofolikach. Jeden, to jest Puma chyba, tu jest Sztug, jest piechota, są wszystkie instrukcje, są podstawki, no chodź tu i tak dalej, więc co ja tutaj sobie będę chciał zrobić, to będę chciał sobie przede wszystkim wziąć całą piechotę i poprzyklejać ją do podstawek, żeby mieć już takie pionki, bo później zauważyłem, że mi jest łatwiej, jak już te, wiecie, nóż porządnie trzymają i mogę tylko przyklejać rączki i główki, i nie muszę się martwić o to, że mi nagle mi korpusik zrobi. Więc, no i to jest, też jest jakieś tam popchnięcie do przodu, bo jednak ciałka troszeczkę trzeba tam oczyszczać, czy inaczej, na ciałkach jest najwięcej oczyszczania, więc jeżeli oczyszczę te 30 ciałek plus jeszcze te metale, no to chyba dosyć dużo będzie pracy. Poza tym fajnie, już dawno nie skleję metalowych modeli i będzie fajnie coś skleić takiego metalowego i no nic, po prostu przygotować to. Dobra, przyszedł jeszcze oczywiście pancer. Też wszystko fajnie, folice, wszystko elegancko. Także moja kolekcja pudełek do Bolta robi się coraz większa. Na razie to postawimy sobie tutaj. Niech stoi i czeka. A w ogóle zauważyłem, że z tego pudełka, jak się zrobi rozpiskę, to jakieś 1251 punktów jest. Więc całkiem nieźle. Jak się weźmie Hair Veteran Grenadier Squad i weźmie się tam 10, no to będzie dobrze. A ponieważ raczej będę brał weteranów, żeby nie potrzebuję, wiecie, dużej ilości mięsa i raczej wolę dużo ilość punktów i dobre jednostki, więc raczej będę szedł weteranów. No ale przyszły też kostki i tutaj macie szare kostki, które są w zestawie. O, tu jedna się to podziela z tych i dwie właściwie. Szare kostki, które są w zestawie. Takie kostki otrzymujecie normalnie w Band of Brothers. A ja sobie zakupiłem czarne. Dlaczego czarne? Dlatego, że podejrzewam, że jest 12 tych czarnych kostek. I podejrzewam, że raczej, może, chyba nie będę grał na więcej rzeczy niż 12. Przypominam, że na każdy unit jest kostka, a nawet jeśli będę miał, no to wtedy sobie dorzucę te 5 tych. A jest duża szansa, że po prostu mniej będą mi się mylić przy wyjmowaniu, przy początkowym ustalaniu wszystkiego z tymi kostkami. Aczkolwiek wiem, że to się robi osobno, no bo te kostki sobie leżą w woreczku i to oczywiście jeszcze znalazłem woreczek od obiektywu. Stwierdziłem, że to będzie całkiem fajny woreczek na kostki. No i to są te znaczniki. A to miarka, czy ten templatka. Natomiast to już mam gotowe. Jestem gotowy praktycznie do gry. Tym też można podobnie zagrać, no ale ja, wiecie, nie lubię grać niepomalowanymi, więc nie będę na razie tym grał, ale złożę sobie tam wszystko. Na razie muszę wyedytować Battle Report, który chłopaki grali, obejrzeć sobie, poczytać jeszcze zasady. Gdzieś właśnie książkę miałem. Gdzieś mi się przypomniało, że miałem tą książkę i miałem sobie ją czytać. Miałem sobie ją wyciągnąć i ją jeszcze poczytać. Tylko gdzie ja mam książkę do Bolta? O, jest. Jest książka do Bolta, która jest... Jeszcze pachnie. No i też zapytałem tam się kolegi, którą książkę kupić, żeby dowiedzieć się więcej o tej armii. I dzisiaj, jeśli wszystko będzie dobrze, to na streama mojego wpadnie Bartek, czyli jedna z osób, które z którym nagrywaliśmy Battle Report. I mi troszeczkę poopowiada, wprowadzi mnie w ten cały świat. Czy trzeciej rzeczy chciałem powiedzieć, Bolta. Więc tak, taki progres, taki haul właściwie nie progres. Ja sobie będę, tak jak mówię, dzisiaj mam jeszcze jakieś tam spotkania, niestety muszę być na tych spotkaniach aktywny, więc raczej nie będę mógł sobie zająć rąk czymś innym, ale w najbliższym czasie będę siedział i wycinał, będę Wam dawał znać, bo to oczywiście nie jest jedyna rzecz, którą będę robił. Możliwe, że dzisiaj na streamie właśnie, jak będę... będziemy rozmawiać o Bolcie, to ja też będę sobie wycinał może Bolta. Może sobie skleję czołg, bo czołgi fajnie sklejać, fajnie to jest. Zobaczymy. Mamy 2 godziny na to, żeby coś porobić, więc dzisiaj coś na pewno zrobię. Tak, to jest chyba dobry pomysł. Dzisiaj nie będę... planowałem robić jeszcze dalej Taunara, ale chyba porobię sobie Bolta, powycinam. No bo skoro jeżeli będziemy rozmawiać o Bolcie, to dobrze by było na stole też, żeby był Bolt. Action.
od Warlord Games. Słuchajcie, taka uwaga na szybko, bo właśnie zwróciłem na coś uwagę. Jak dobrze w sumie działa ten mój filtr, przynajmniej rozpoznaje, ten mój filtr, który kupiłem, filtr powietrza. Stoję tutaj, czekajcie. Stoję sobie tutaj przy otwartych drzwiach, otwieram sobie okno i w tym miejscu sobie psikam figurki, nie? Psikam swoich granaciarzy, psikam sobie ich sprayem, otwarte okno, więc jest jakaś tam cyrkulacja, coś w sumie jak psikam, to wylatuje wszystko na zewnątrz. I mój odświeżacz powietrza odpalił się na maksa. Nie złączony na tryb auto, akurat chciałem sobie trochę odświeżyć powietrze i odpalił się na tryb maksymalny. Maksymalnie teraz wymienię. Widzicie, na czerwono się świeci. Przez chwilę poświecił się na pomarańczowo i po chwili poświecił się na czerwono. Teraz dokładnie w tym momencie, jak włączyłem drugi raz nagrywanie, włączył się już tak na żółty tryb, więc chyba to, że jest otwarte okno, działa. Ale zwróćcie uwagę, jak czułe to jest, jak dobrze to rozpoznaje i jaki to musi być cyf, że ten wentylator się po prostu odpalił od razu. Dosłownie psiknąłem, nie wiem, psiknąłem tutaj siedmiu kolesi psiknąłem, a on już odpalił się na maksa po prostu i podejrzewam, że teraz jak przerwę, odłożę telefon i zacznę psikać, to znowu się odpali na maksa. Możemy to nawet sobie przetestować, postawię telefon i zobaczymy, czy zadziała, nie? Przed chwilą wiatr wiał w tą stronę jakoś tak i wywiewał mi wszystko, wyciągał. Jedna figurka psiknięta, nadal jest cisza. Nie. Druga. Nadal cisza. O, już się odpalił na pomarańczowo. Tak, już szumi na pomarańczowo. Nie wiem, czy to będzie słychać na kamerze. A to oznacza, że stężenie różnych toksycznych rzeczy jest bardzo wysokie. Zamknę teraz, żeby nie pizgało. Dlaczego robię taką wstawkę? Dlatego, że zwróćcie uwagę, jak bardzo toksyczne są te rzeczy. To urządzenie, jeśli chodzi na maksa, to znaczy, że jest masakryczne powietrze. Jak trzeba bardzo uważać na to, żeby nie psikać takich rzeczy, nie drukować sobie w zamkniętym pomieszczeniu. To jak się wydaje, a psiknę 6 figurek, to nic takiego, ale później siedzicie i przez kilka godzin wdychacie te opary. Not funny. Mówię, ja odpaliłem drukarkę po jakimś czasie i zacząłem mieć krwotoki z nosa. Ja jestem podatny osobiście na krwotoki z nosa. Mam tendencję do podrażnienia śluzówki w nosie i to powoduje krwawienie i strupy w nosie. Niefajna rzecz. Jak idziecie gdzieś do sklepu, nagle wam strup po prostu się odkleja i wypada z nosa. Ale po prostu zakupiłem to, bo stwierdziłem, że to już jest po prostu masakra. A poza tym przez to, że muszę zimą drukować tutaj w zamkniętym pomieszczeniu, no to ten filtr mi działa. Ja już robiłem o tym materiał chyba w pierwszym podsumowaniu tygodnia, ale jestem bardzo zadowolony z niego i robi robotę. No. Do następnego. Jest niedziela, 22:40. Jest już dosyć późno, jak nagrywam to zakończenie tego tygodnia. I powiem szczerze, że trzymam tą kamerę w ręku z tą lampą, która na mnie w ogóle nawet nie jest skierowana. I ręka mi odpada. Po pierwsze, nie wiem kiedy kręciłem ostatnie wejście, nie pamiętam już. Wydaje mi się, że w czwartek w okolicach lub przed streamem, ale może też być wtorek. Dni troszeczkę mi się zlały, ponieważ dużo było pracy w pracy i dużo było pracy poza tym, jak dobrze wiecie, w środę, w sobotę i w niedzielę byłem w Stagrafie i żeśmy sporo robili. W środę żeśmy dużo robili takich duperelków, a w sobotę i w dzisiaj dużo było kładzenia gładzi, szlifowania, takiego, nie powiedziałbym, że na odpierdziel, bo to nie jest na odpierdziel. Robimy to na tyle, na ile możemy, na tyle, na ile mamy funduszy, bo Crispin ma oczywiście ograniczone fundusze. To nie jest tak, że te budżety są z gumy. I robimy tyle, co się da zrobić, tyle, co możemy, jak najlepiej w ograniczonym budżecie. I z ograniczonym zestawem umiejętności. Zwróćmy na to bardzo szczególną uwagę, bo to jest bardzo ważne. Nie mamy ani ja, ani Sisi, nie jesteśmy super technikami. Jesteśmy po prostu kolegami, którzy pomagają. Nie jesteśmy fachowcami. Wiemy, jak się powinno robić niektóre rzeczy i robimy na tyle, na ile można zrobić je dobrze. Więc
Było trochę szlifowania. Jeśli nie pamiętam teraz, czy mam trochę zdjęć. Wydaje mi się, że nie mam. Jeśli będę miał zdjęcia, jeśli znajdę, to gdzieś wrzucę tu. No dobrze, to tak na szybko. To jest szrama, jaką mieliśmy do załatania i tak po całej szerokości ściany. To jest mój ryj w połowie roboty, totalnie na biało, całe na biało. To jest moja maoryska opaska gipsiarza, przestrzeń między rękawicą a bluzą. No i taka warstwa kurzu została na podłodze. Tak już jest mniej więcej po tak pierwszym takim wygładzeniu, a tyle gipsu zostało, poleciałoby na podłogę. No i co? Poza tym hobbystycznie, w czwartek zaprosiłem Bartka. Jak dobrze wiecie, ostatnio nagrywaliśmy Battle Report, gdzie chłopaki grali w Bolt Action, a we czwartek Bartek wpadł do mnie na streama i siedział ze mną i składaliśmy, znaczy ja składałem, a on patrzył, składaliśmy rzeczy do Bolt Action. Ja sobie pokażę wam, jeśli nie widzieliście, jeśli mi ominęliście, to warto zobaczyć, bo Bartek mówi wiele rzeczy o Bolt Action. A ja go słucham po prostu. Więc jak widzicie, złożyłem wcześniej już tam, nie na streamie, złożyłem sobie swojego paka, tam 42 chyba, czy coś takiego, i złożyłem wszystkich tych, którzy są tutaj na szaro. Zrobiłem sobie dwa oddziały, złożyłem sobie dwóch spotterów, więc to, co jest zielone, to są oddziały, które są w tym zestawie Band of Brothers, a cała reszta już jest z zestawu Grenadierów. Dodatkowo do tych broni, które są tutaj, i tutaj tego moździerza i tego działka, czy tego karabinka, złożyłem ekipy. No to jest ekipa do jednego, to jest ekipa do paka, jeśli dobrze pamiętam, to jest ekipa do moździerza, nie, to jest ekipa do karabinu maszynowego, a to jest ekipa do moździerza. I złożyłem ich, oni są gotowi, no teraz po prostu muszę przygotować to wszystko i sklecić razem, ale na razie będą wszyscy na zielono. Później wezmę ich, zrobię im podstaweczki ładne, w sensie zrobię im piaseczek, a później na sam koniec zrobimy im, znaczy będziemy ich malować po prostu, tak? Bo wydaje mi się, że to nie jest jakiś problem, żeby była ziemia, później zdrabraszuję sobie i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze się wydarzyło? Aha, wydarzyło się coś, co rzadko się zdarza, czyli kupiłem totalnie zbędny gadżet, totalnie. Kupiłem sobie książkę, jest to kolejna The End and the Death Volume 3. Mam pierwszy, drugi i trzeci teraz. Zaraz tutaj muszę go gdzieś jakoś wcisnąć, aczkolwiek brakuje mi już miejsca na półce na te wszystkie książki. Dobra, stój sobie tam. Tak sobie postawię, niech będzie na razie. I kupiłem sobie mały gadżet. Rzadko robię takie rzeczy, że kupię gadżet, który jest totalnie za drogi i totalnie zbyteczny, ale coś mnie drgnęło we mnie i mówię, a kupię sobie. I kupiłem sobie taką zakładkę, nie wiem, czy to widać, Siege of Terra zakładka. Zrobię jakiegoś shorta z tego, bo nie chcę teraz jedną ręką tego otwierać, a chcę wam pokazać, czy w ogóle warto takie rzeczy kupować od GW. Ze względów jakichś kolekcjonerskich, nie wiem, ja to sobie pewnie odpakuję i pewnie sobie to gdzieś tutaj po prostu postawię, bo mam taki, wiecie, mam takie miejsce, gdzie kładę sobie takie różne bibelotki, takie ciekawe rzeczy. Układam sobie tutaj te rzeczy i... A to nie powinno tu stać, to powinno stać tu. I po prostu stoją sobie. Takie ciekawe rzeczy, trochę zakurzone jest. Ale jest. I z ciekawych rzeczy jeszcze. Dzisiaj, w niedzielę znaczy się, zagrałem grę w Kill Teama. Graliśmy grę na moim terenie Octariusa. Grałem swoimi, słuchajcie, komandosami. Moi komandosi zostali po raz pierwszy jako w całości pomalowani. Zostali pierwsze wyciągnięcie na grę i złoili łomot Space Marinom. Natomiast to była moja chyba szósta gra w Kill Teama. Po bardzo długiej przerwie nie pamiętam prawie nic. I to była chyba pierwsza gra Kill Teama szwagra z łódzkiego manufaktorum. Jeśli nie znacie, to polecam. I zapomniał o jednej bardzo ważnej rzeczy, że Space Marini mają trzy Action Point Limit, czy APL, a nie tak jak Orki 2, więc trochę się zbarszczył. A pewnie zmieniłby to dosyć dużo, bo mógłby iść, strzelać i szarżować, czy co, nie mógłby iść, ale mógłby strzelić, zająć punkt i zaszarżować, czy cokolwiek, nie? Kilka rzeczy mógłby zrobić, na pewno zrobiłby więcej rzeczy niż zrobił. No i słuchajcie, znowu, kolejny tydzień, to się niedługo skończy, ale po prostu pomimo tego, że dużo się dzieje w Stagrafie i dużo tam ciśniemy, to
to staram się coś jeszcze robić, tak? W tym tygodniu nie będzie regularnych streamów. Będą streamy, ale nie będą to regularne streamy. W czwartek, jako że będzie to, co dzisiaj jest, 28, 29, 30, 31, jako że w czwartek jest pierwszy dzień lutego, zamiast streama, możliwe, że nawet trochę wcześniej, bo mam wolną chatę, więc mogę zacząć wcześniej, ale muszę się upewnić, będziemy robić modelarskie podsumowanie stycznia. Także przygotowujcie swoje prace do środy, do północy. Nie będę przyjmował więcej prac. Ordynarnie odrzucę wasze prace, jak wrzucicie je już 1 lutego. Także liczy się data wrzucenia posta, po prostu. Jeżeli nie wrzucicie ich na styczeń, to po prostu poczekajcie chwilkę, ja zrobię wydarzenie na luty i wrzucicie je w luty. Także to nie jest zmarnowane. To, że robimy podsumowanie lutego, a wy zrobiliście te prace w styczniu i wrzuciliście je po prostu do lutego, no problemo. To nie jest takie istotne. Chodzi o to, żeby był progres, tak? Ja nie siedzę i nie rozliczam was, wiecie, z kalendarzykiem. Od kalendarzyka są inni ludzie, tacy w czarnych szmatach. Oni tak sugerują, że kalendarzyk to dobra rzecz. A we wtorek, najprawdopodobniej, jeśli wszystko zostanie tak, jak ma być, to we wtorek szwagier chce rewanż. Szwagier chce rewanż i chce zagrać w Kill Teama. I jest szansa, że wpadnie do mnie i zagramy sobie Kill Teama. Zagramy sobie na stream, zrobimy sobie stream, postawimy stół, postawimy kamerki i będziemy sobie turlać kostkami. O 21 sądzę, że możliwe, że zaczniemy troszeczkę wcześniej. Zobaczę, jak tam on z dzieciakami będzie stał i tak dalej. Możliwe, że będzie wolał nawet zacząć o 21, żeby położyć dzieciaki spać. Więc jest taka szansa. Jest taka szansa, nie obiecuję, ale jeśli nie, to po prostu będziemy prawdopodobnie pracować albo nad Grenadierami, albo nad Taunarem. To są dwa projekty, które chcę teraz skończyć. Taunar by mi dosyć dużo punktów dał. Jeden duży punkt by mi dał w styczniu, ale ja go nie skończę malować. Znaczy, mógłbym uznać, że go skończę malować, bo będzie skończony, nie będzie pobrudzony. Dajcie znać w komentarzu, jak się na to zapatrujecie. W każdym razie... taki jest plan na ten tydzień. A w piątek prawdopodobnie, jeśli wszystko będzie w porządku i ja nie będę zrypany za bardzo po pracy w Stagrafie i po pracy w pracy, w piątek śniegu do mnie wpada i będziemy sobie nagrywać Battle Report 40, żeby było już na marzec. No a jak się szwagier rozkręci, to jest szansa, że będziemy nagrywać Kill Teama, bo szwagrowi się spodobało. Jest to bardzo fajna gra, można nagrać całą grę, jako wiecie, całą grę można nagrać ze wszystkimi elementami, jak sobie stoimy, rzucamy, gadamy. I jak się my ogramy, oczywiście na swoim jakimś tam amatorskim poziomie się ogramy, to będziemy mogli wrzucać wam battle reporty na Kill Teama po prostu. Znaczy jest Kill Teama. I to wszystko chyba. Taki był tydzień, dosyć pracowity, mam nadzieję, że to podsumowanie nie jest zbyt długie, nie wiem ile już tam wyszło minut. Ale dużo się dzieje, słuchajcie, naprawdę chciałbym móc, czekam tylko tej chwili, kiedy skończymy już ten remont tej nowego miejsca, nowej części Stagrafu i będę mógł przestać o tym myśleć troszeczkę, bo jest to trochę za dużo rzeczy dla mnie na głowie, ale i dużo pracy, ręce mnie bolą, wszystko mnie boli, dzisiaj szlifowałem, widzieliście zdjęcie na Instagramie, było biało, był koks, był blow, także tak. 17 lutego jest oficjalne otwarcie Stagrafu na Bratysławskiej 2A w Łodzi. Każdy, kto przyjdzie, czy pierwsze 100 osób, które przyjdzie, dostanie fajny gadżet. Nic drogiego. Nie myślcie sobie, że to będzie coś drogiego, ale bardzo fajny gadżecik. Więc zapraszamy na zakupy, na przemyślane zakupy, bo po starej pasmanterii mam taką karteczkę, że zwrotów nie akceptujemy, czy coś w tym stylu, nie? Nie przyjmujemy zwrotów. Więc chyba Kryspin będzie się do tego stosował. Jako, że tam teraz będzie sklep. No dobra, trzymajcie się ciepło. Miłego tego dnia. Hej.